prezes Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek. 12 lat po operacji. Dokładnie 26 maja w 2005 roku dowiedziałam się, że mam guza. W Dzień Ojca, czyli 23 czerwca, już po operacji, kiedy przyszły wyniki, okazało się, że jest to guz złośliwy i trzeba ponownie robić operację, czyli usunąć węzły chłonne. Było to dla mnie taki trudny dzień, trudny okres w ogóle. Ja pytałam się zawsze, dlaczego mnie to spotkało. Byłam najmłodszą córką, najmłodszą z sióstr, było nas cztery i mówię, dlaczego mnie? Ale z drugiej strony zadałam sobie takie pytanie, dlaczego nie ja? To takie było moje wyzwanie. Chciałam jeszcze w życiu dużo dokonać i ten okres był dla mnie naprawdę bardzo, bardzo trudny, ale niekończący się. I tak w takiej myśli nieśmiałej wtedy kobiety, która tak naprawdę chyba wtedy bałam się własnego cienia. Nie umiałam, dla mnie była bardzo ważna, jest nadal ważna rodzina. Mam syna już dorosłego, mam dwie wspaniałe wnuczki, 9-letnią Patrycję i 5-letnią Laurę. To są moje aniołki, które dają mi jeszcze takiego powera, gdzie jeszcze muszę żyć tylko dla nich. I ten okres właśnie początkowy, pomyślałam sobie, że jeszcze muszę mojemu synowi pomóc. I wtedy patrzyłam zupełnie innym pryzmatem. Tak powiedziałam, że z jednej strony koniec, że to już chyba nie przeżyję, będzie trudno, jak to będzie dalej, chemia, prawda, radioterapia, jak to może być, jak to będzie dalej wyglądało moje życie. Ale z drugiej strony myślę, że nabrałam zupełnie innych wartości do życia. Ja naprawdę nauczyłam się od tamtej chwili, czyli od dokładnie 26 maja 2005 roku rozpoczęła się nowa historia Elżbiety. Nowe życie. Zostawiłam to, co było kiedyś dla mnie za sobą i właśnie teraz jest rozpoczęta nowa historia, nowe życie i tak się z tego cieszę i myślę, że tak powinno być i jest. Stałam się silniejsza. Kiedyś byłam taką bardzo nieśmiałą kobietą, zakompleksioną bardzo. Ja bałam się zawsze do ludzi zwracać, pomimo tego, że pracowałam cały czas z ludźmi. Bo pracowałam w handlu, ciągle miałam do czynienia z osobami, ale właściwie to bałam się samej siebie. Zawsze mi się wydawało, że jestem taką osobą niepełnowartościową. Może dlatego, że też czasami byłam tak traktowana przez chyba kiedyś moich najbliższych. I to właśnie doświadczenie, kiedy rozpoczęło się nowe moje życie, nowa era i dlatego jak mówię, że jest Elżbieta przed operacją i po operacji. Po operacji stałam się naprawdę, mówię, przewartościowałam swoje życie, nauczyłam się cieszyć z każdego dnia i widzieć w każdym dniu coś pięknego. Czy to jest dzień pochmurny, czy to jest dzień piękny, tak jak dzisiaj mamy słoneczko, czy to jest zima, czy jesień, nie narzekać. Cieszyć się z każdego dnia, bo w każdym, mówię, w tym trudnym okresie, czy w każdym w ogóle dniu, trzeba sobie z samego siebie wykrzesać to, co jest najpiękniejsze. Czyli dziękować za to, że jestem, że jeszcze mogę wiele rzeczy dokonać. Nie jest to łatwe życie, bo właściwie mogę powiedzieć, że to jest taka droga przez mękę. Ja dokładnie byłam najmłodszym dzieckiem w mojej rodzinie, gdzie umarła mama, kiedy miałam 12 lat. Moje siostry już miały swoje rodziny, miały swoje dzieci. Mój tata nie mógł sobie poradzić z odejściem mamy, po prostu rozpił się. Ja zostałam sama z tym wszystkim i pomimo tego nie chciałam na przykład, chroniłam mojego ojca. Chroniłam w sensie takim, że nie chciałam, żeby został oddany do alkoholików i jakoś sobie z tym wszystkim starałam radzić. Często było tak, że nie miałam co jeść, a jako półsierota w tamtych czasach było tak, że można było korzystać ze stołówki, zjeść, a ja się bałam powiedzieć, że bym mieć dokładkę. Tego nigdy nie chciałam i miałam taką, później okazało się, silną anemię. I przyszło do tego, że moje siostry zostały jakby zobligowane do tego, żeby się mną zajęły. I to była taka następna, taka trudna dla mnie historia, bo to byłam takim znowu podrzutkiem, tak? Czyli
tak się czułam wtedy. Teraz dziękuję moim siostrom, że pomimo to się mną zaopiekowały. Nie ma już dwóch wśród mnie, już odeszły z tego świata, ale były dla mnie tak jak mamy, tak? Starały być się takie, ale ja mówię, musiałam chyba sama dojrzeć do tego, żeby teraz umieć im powiedzieć dziękuję za to, że było miejsce, gdzie mogłam troszeczkę inaczej zostać przyjęta i pomimo, że wtedy się buntowałam jako młoda dziewczyna, że dlaczego nie mam miejsca swojego. Wyszłam bardzo wcześnie za mąż, bo miałam 18 lat, właściwie 19 lat, jak wyszłam za mąż, 20, jak urodziłam mojego syna. I to był mój pierwszy chłopak, którego poznałam na swojej drodze. No i tak się związała moja droga, czyli z Wałbrzycha. Mieszkałam trochę w mieście górniczym w Lubinie, tam u jednej z tych sióstr. Tam poznałam jego. To był chłopak, który kończył szkołę, technikum. Przyjechał tam, aby sobie zdać powtórnie maturę. No i tak nasza historia się rozpoczęła. Wyszłam za mąż, urodziłam bardzo szybko dziecko, czyli syna mojego ukochanego. I taka była moja taka właściwie historia trudna, bo mój mąż trochę był takim despotą, jak się nie umiałam nigdy otrząsnąć, bo zawsze mu się wszystko nie podobało. Czyli musiałam tak działać, tak jak on chciał. Teraz właśnie jest inaczej. Teraz właśnie po chorobie nie może się za bardzo pogodzić z tym, że jestem silniejsza, że jestem bardziej operatywna i już nie taka uległa. Bo poczułam tą wartość, po prostu wartość swoją i myślę, że wzmocniła mnie dlatego choroba, przede wszystkim stowarzyszenie. Jak trafiłam do Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek, to było dokładnie w 2005 roku, ta historia też jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ jak przyszłam do nich, to był okres wrzesień, kiedy zaprosiły mnie, żebym przyszła na pielgrzymkę. Jest to wyjątkowe, myślę, też takie wydarzenie dla mnie było, ponieważ idąc na tą pielgrzymkę, znałam Częstochowę, przecież byłam mieszkanką i tak myślę, że jak się mieszka w takim mieście, jak mówię, gdzie są sanktuaria, tam oprowadzamy swoich przyjaciół, znajomych, każdy kto przyjedzie, to jest miejsce, gdzie możemy kogoś zaprowadzić, niekoniecznie my musimy tam iść. I co zapamiętałam, to ta droga na Jasną Górę, kiedy doszłam do Alei Sienkiewicza i zobaczyłam tłum kobiet. To jest masę klubów, tak stało tyle miast z tymi tabliczkami. I wchodząc tam na tą górę, widziałam, jak one się wszystkie witały. To było dla mnie szok, bo nie wiedziałam, co to znaczy. Dopiero choroba, prawda? I jaka to jest relacja. I dochodząc już później na szczyt, stojąc tam i podziękowałam naszej Mateńce za to, że jestem i dopiero zobaczyłam, co to są Amazonki, co to znaczy ta grupa nasza, duża, jak to jest bardzo ważne. I myślę, że to jest taki dzień, który utkwił mi bardzo w pamięci. Wróciłam oczywiście do stowarzyszenia, rozpoczęłam swoją taką, mówię, działalność, czyli zajęcia z psychologiem, rehabilitacja, to co jest bardzo ważne do tego, żebyśmy mogły powrócić do zdrowia i do, tak zawsze powtarzam, do rzeczywistości, do społeczeństwa, do tego, żeby na nowo zacząć istnieć. I wtedy chyba myślę, że zaczęły się znowu jakieś takie schody, bo mój mąż mi za bardzo nie pozwalał, bo powiedział, że nie chodź tam, nie potrzeba ci, po co ci ta sekta. No ale ja jednak uznałam, że ta sekta jest mi potrzebna i zostanę. Okazało się, że to nie jest sekta. To też był taki trudny okres, ponieważ rok niecały minął, kiedy zmarła założycielka stowarzyszenia, wiceprezes, to ta ochotniczka, która właściwie przyszła kiedyś do mnie do szpitala i pomogła, właśnie to dzięki niej trafiłam też do tego stowarzyszenia i założycielka, znaczy i ówczesna prezes. I ona umierając sobie mnie wybrała, że ja będę jej następczynią. Kiedy nie miałam zielonego pojęcia. Ja wtedy w ogóle wydawało mi się, że jak ja się samej siebie bałam, a co dopiero poprowadzić taką organizację. I to były takie trudne początki. Właśnie 2007 rok, kiedy Zenia zmarła w styczniu, w lutym miałyśmy wybory, zostałam wybrana na prezesa i rozpoczęła się właśnie moja nowa era życia i z tej Eli takiej szarej, bojącej się własnego cienia,
wyszłam z tego cienia i zauważyłam sens życia takiego, że pomagając innym będę mogła pomagać sobie. I to myślę, taka historia jest dla mnie bardzo ważna, bo to stowarzyszenie to jest taką drugą rodziną. Z pewnością nigdy nie zrobiłam nic przeciwko swojej rodzinie, czyli w sensie nie zaniedbałam tego, bo nadal pomimo to, że całkowicie się oddałam tej całej działalności, wyzwań jest dużo, bo zmieniły się czasy. Już nie są to czasy, kiedy mogłyśmy przyjść, usiąść na kawce i tak sobie ze sobą porozmawiać. Teraz, żeby utrzymać stowarzyszenie, żeby w ogóle cokolwiek robić, to trzeba dać naprawdę wiele z siebie. Przede wszystkim pisać te projekty, później realizować. I to są olbrzymie wyzwania. Ale wyzwania, które realizuje się i patrzy się później z jakąś taką wielką, ogromną satysfakcją, bo widać, ilu osobom pomagamy. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. Bo usiąść w domu i tak na przykład narzekać na życie i mówić, czemu mnie znowu coś tam spotyka, to nie ma sensu, myślę. Ja wbrew wszystkiemu w 2005 zachorowałam, w 2008 miałam guza jajnika. Też trzeba się było poddać operacji, następnemu leczeniu. Też właściwie miałam takie chwile, momenty, że chyba znowu przegram, może dopiero przegram. No ale była wtedy moja wnuczka Patrycja. I kiedy Patka się urodziła, były jej chrzciny i poprosiłam lekarzy, że przyjdę za tydzień do szpitala. Powiedziałam, że jest ten guz. To było niesamowite, bo w ciągu tygodnia z takiego guza, który był wielkości szpilki, łebka od szpilki, urosł do główki dziecka. Lekarze byli przerażeni, właściwie mówię, kurczę, chyba już będzie to po mnie, ale znowu to było leczenie i, no i jakoś tam się znowu wylizałam, ale będąc, jak się właśnie idąc na tą operację, dzień wcześniej właśnie byłam na tych chrzcinach i pamiętam, że księdzu powiedziałam przy spowiedzi, że jestem na komunii. I on mi wtedy odpowiedział, no widzisz, słyszysz siebie? To są chrzciny, to na tej komunii będziesz. I w tym roku moje marzenie się spełniło. Czyli moja Patka skończyła 9 lat i w tym roku była komunia. I patrząc na nią, to tak spojrzałam, mówię, Boże, marzenia się spełniają. Jeszcze będą mnie. No teraz sobie później wymarzyłam w trakcie tych chrzcin, że jeszcze chciałabym wesele i komunię następnej dziewczyny. A to nie jest właściwie koniec mojej historii, taki znowu z leczeniem, bo 4 lata temu, czyli właściwie 8 lat po pierwszej operacji, miałam guza drugiej piersi. Czyli właściwie znowu trzeba było rozpocząć na operacji, rozpocząć nowa historia, nowe jakieś tam leczenie i znowu strach. Strach naprawdę ma wielkie oczy i wydaje się, że chyba teraz już mogę przegrać, ale z drugiej strony mówię, nie przegram, bo jest tak dużo do zrobienia, a takim myślę, że motorem dla mnie to są te moje wnuczki. Mój syn, którego kocham ponad życie i za to jemu dziękuję, że ma wspaniałą rodzinę, że stworzył cudowną rodzinę, że jest dobrym ojcem. No i mam córkę, czyli moją synową, którą kocham naprawdę bardzo i myślę, że z taką wzajemnością. Zawsze sobie mówiłam, że nigdy nie będę taką matką może za bardzo nadopiekuńczą, chociaż z drugiej strony chciałam nią być, tak? Bo ja nie miałam mamy, mogę powiedzieć, 12 lat. Jak odeszła, ale walczę ze sobą, żeby nie być nadopiekuńczą matką, a przede wszystkim nadopiekuńczą babcią, tak? Taką zwariowaną babcią. Ale te dziewczyny są dla mnie wszystkim i zawsze mówią, ty jesteś nasza najukochańsza babcia.
Ty jesteś taka właśnie babcia, do której możemy ze wszystkim przyjść i zawsze z tobą porozmawiać. Staram się jej nie za bardzo rozpieszczać, chociaż ciężko mi z tym wychodzi. Spełniam ich w miarę możliwości wszystkie zachcianki i marzenia, ale z takim, myślę, że zdrowym rozsądkiem. Czyli wiem, że rodzice są najważniejsi, że rodzice powinni jednak tą dyscyplinę od nich wymagać, żeby jakoś tak ukształtować, a dziadkowie są od tego, żeby czasami porozpieszczać, ale mądrze, prawda? Bo to jest to, żeby nie... I tak mi się wydaje, że im się udaje. I to jest takie, myślę, że życie, które realizuję, których się spełniam. Jako Amazonka, przede wszystkim jako prezes stowarzyszenia, realizuję wiele ważnych rzeczy w Częstochowie dla Amazonek, ale nie tylko. My ciągle biorę na siebie nowe wyzwania. Prowadzimy od 2013 Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów. Przejęliśmy Dzienny Dom Pomocy Społecznej. To był ewenement w całej Polsce pierwszy, gdzie organizacja pozarządowa, przede wszystkim organizacja Amazonki, gdzie dostała to zadanie do realizacji. Pamiętam wtedy tych seniorów, którzy powiedzieli, one są chore, to niech one sobie zadbają o siebie, a nie o nas. A teraz nie wyobrażają sobie po prostu jakby bez nas istnienia. I to też było takie naprawdę dla mnie bardzo trudne i wyjątkowe wyzwanie, które realizuję, bo był okres taki, że po 3 latach było nowy rozpisany konkurs, który znowu wygrałyśmy. Teraz mamy na 4 lata prowadzimy tą działalność. Ale to są takie nowe wyzwania, mówię. W tej chwili realizuję również projekt, miałyśmy najpierw unijny, Amazonka aktywna społecznie. Był to projekt, który był też wyjątkowy, bo był skierowany do takiego powiatu częstochowskiego i wbrew wszystkiemu wydawało mi się, że 20 Amazonek zebrać z całego powiatu to pikuś, tak? Tyle ich choruje, żeby chciały przystąpić. Kobiety z powiatu nie chcą wychodzić, nie chcą. One pomimo tego, że myślę, że cierpią, bo zostają same ze sobą, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, ale jestem niezmiernie dumna z tego, że namówiłam, że tych 20 kobiet zebrałam z całego powiatu. I dużo zależy naprawdę od nas, od naszej psychiki, od tego, żeby czasami skorzystać z pomocy innych, czyli najbliższych, jeżeli nie ma najbliższych, to z otoczenia. Ale przede wszystkim nie załamywać, bo to jest chyba, nie ma nic gorszego, jak sami się poddamy, jeżeli nie uwierzymy w to, że może być lepiej. Naprawdę jest ciężko, bo mnie się wydawało już, że więcej mnie nic nie spotka, tak? Że nie będę już musiała walczyć, że to, co miałam, już mam za sobą. Ale tu dawałam przykład stowarzyszenia, ale ogólnie myślę, że całe to otoczenie, które mam, ja naprawdę dzięki chorobie poznałam wielu wspaniałych ludzi. I to, co powiedziałam, że zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na świat. I wydaje mi się, że w tym wszystkim, co mogłabym poradzić, nauczmy się nie narzekać, nauczmy się inaczej patrzeć na świat, ale przede wszystkim cieszyć się z każdego dnia. Pomimo cierpień, bo cierpienia są, nie mówmy, nie mogę powiedzieć, że ja nie cierpię, bo bym skłamała, ale najważniejsze to jest to, żeby mieć jakiś cel w swoim życiu. I tym celem dla mnie, moim takim wyznacznikiem, zawsze było najpierw, żeby mój syn skończył studia, żeby sobie założył rodzinę. To są takie małe kroczki, które ja sobie zawsze wyznaczałam. To, co już wcześniej powiedziałam, bardzo chciałam się doczekać komunii mojej wnuczki, gdzie się doczekałam. Drugiej, która już właściwie będzie kończyła przedszkole, pójdzie do 1 klasy i znowu myślę, że się doczekam drugiej komunii. Ale jeszcze wesela. To są takie kroczki, które musimy sobie wystawić, postawić przed sobą, co byśmy chcieli w swoim życiu zrealizować i zrobić. Ja akurat w moim wypadku to jest to. Czyli to, co kocham najbardziej, to, co jest dla mnie bardzo ważne, czyli te moje istoty i one mi wyznaczają jakiś cel. A drugim takim celem jest to, że tak naprawdę boję się ponownie zachorować. Ale jeżeli tak będzie, to z pewnością będę walczyła. Ja teraz jestem w trakcie takiej kuracji, gdzie znowu się dowiedziałam, że jest GUS,
takiej niekonwencjonalnej, podpisał oczywiście pod opieką cały czas onkologów i pod takim trochę leczeniem suplementami. Myślę, że mi dobrze to wychodzi, ale właśnie myślę, że w nas samych, to od nas zależy, żebyśmy się nie poddali. To, co mi zadałaś to pytanie, co bym komuś powiedziała, co bym poradziła. Myślę, że chyba najważniejsze to jest to, żeby uwierzyć w siebie, uwierzyć w to, że życie jest piękne, pomimo bólu, pomimo cierpień, szukać tego, co jest najpiękniejsze. Czyli zobaczyć w tym wszystkim, co nas otacza, to, co kiedyś nie widzieliśmy. A tak często się zdarza. Na pewno nie widziałam, że takie jest piękne, taka piękna zieleń, tak? Że to, co nas otacza, jest piękne. Że wokół mnie jest tylu wspaniałych ludzi. Życzliwych, ale też i nieżyczliwych, bo nie mówmy, że wszystko jest piękne, bo to tak nie jest. I tak samo nie powiem, że bólu nie ma. Jest, jest. I strach. Ale już mogę tylko wszystkim powiedzieć, żeby uwierzyli w siebie i żeby zrobili wszystko, żeby na nowo zechcieli żyć. Żeby na nowo czerpali wszystko pełnymi garściami. A z pewnością wśród nich jest tyle osób, które pomoże, a najważniejsza to jest nasza psychika, nasza chęć do życia. My powinniśmy się też nauczyć odchodzenia, które jest trudne odchodzenie. Odchodzą od nas najbliżsi, odchodzą, my sami kiedyś odejdziemy i boimy się śmierci, boimy się tego, że kiedyś nas to spotka. No ale cóż, pokuśmy się. Dlaczego mamy powiedzieć, że powiedzieć coś takiego, że dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego mnie spotkało, że znowu muszę ponownie przechodzić przez chemię? Dlaczego znowu muszę bać się? Dlaczego? Ale z drugiej strony, dlaczego nie ja? I myślę, że to jest takie. Ja myślę, że wiele z nas jest też bardzo osób wierzących, wierzą w Boga, dziękują za to, że są. No tak jest. Ale myślę, że też tak jest, że odnajdujemy sobie zawsze jakiś taki cel, poszukujemy takiego celu, który do realizacji swojego jakiś w swoim życiu, żeby było jak najpiękniej, żeby było jak najlepiej. I tu do wszystkich bym to powiedziała. Uwierzmy w siebie, dajmy z siebie wszystko, nie narzekajmy, cieszmy się z każdego dnia i pogódźmy się z tym, co jest. A z drugiej strony bądźmy waleczni. Bo dzięki walce wygrywamy.